Środa, 17 czerwca, Karolina Parasy. Witam Państwa i zapraszam na informacje piotrkowskie. Dziś w programie. Ruszyły egzaminy ósmoklasistów. Szpital ma nową strefę rodzica, a hotele dla owadów mają pierwszych lokatorów. Gdyby nie epidemia koronawirusa, teraz ósmoklasiści znaliby już wyniki egzaminów. Te ruszyły wczoraj z dwumiesięcznym opóźnieniem. Ósmoklasiści, podobnie zresztą jak ich starsi koledzy, maturzyści, piszą egzamin w tym roku w wyjątkowych warunkach, pod specjalnym nadzorem. Egzamin, i to się nie zmieniło, zainaugurował język polski. Jak wyglądał pierwszy dzień tak ważnego w ich życiu egzaminu? Popatrzmy. Już od wejścia do szkoły widać, że odbywa się on w wyjątkowym czasie i okolicznościach. Uczniowie wchodzili kilkoma wejściami, do sal wpuszczani byli pojedynczo, tak by nie gromadzić się w szkole i w bezpieczny sposób dotrzeć na swoje miejsce. Miejsce na specjalnie przygotowanej sali. Maseczki na twarzy przy wejściu, oświadczenia o stanie zdrowia, pomiar temperatury i dezynfekcja rąk. Wszystkie procedury przed rozpoczęciem egzaminu muszą zostać zachowane. Jednak jak się okazuje, organizacja egzaminu nie była dużym wyzwaniem. W sumie już przez te ostatnie kilka tygodni, kiedy zaczęliśmy organizować zajęcia opiekuńcze, wychowawcze czy konsultacje, wiele tych procedur, które dzisiaj stosowaliśmy, czy do których stosowaliśmy się, już było wcześniej wdrożonych, dlatego żadna nowość i dla nas, i dla uczniów. Uczniowie na napisanie egzaminu z języka polskiego mieli 120 minut. W jakich nastrojach opuszczali mury szkoły pierwszego dnia zmagań? Poszło dobrze, tematy trafione, było quo vadis, był artysta, był latarnik też, same trafione tematy. Czyli do wszystkiego przygotowana? Tak. No tak średnio bym powiedział. Dlaczego? Trudne? No tak, no. Co sprawiło największą trudność? Lektura. Jaka? Quo vadis. Się nie spodziewałem, że będzie. No myślę, że w miarę dobrze, no. Mam nadzieję przynajmniej. Nie było aż takie trudne, jak myślałam, że będzie. Tematy, których się spodziewałaś? Obawiałam się, że będzie quo vadis i było quo vadis, ale nie było takie trudne. Egzaminy dla ósmoklasistów to, jak sami mówią, taka mała matura, więc i bez stresu się nie obyło. Starałam się nie stresować, ale no trochę zawsze jest stresu przed takim czymś, bo bym się chciała jednak dostać do jakiejś szkoły fajnej. Znaczy na początku nie stresowałam się, dopiero gdy przyszedł czas egzaminu, to ten stres był lekki, ale potem już poszło jak poszło. Stresujący dzień dla ciebie? Troszkę, na pewno wczoraj, no. Taki pierwszy, taki ważny egzamin w moim życiu, no. A który z tych trzech egzaminów dla ciebie najbardziej stresujący? Matematyka jak najbardziej. Dlaczego? Czy no matematyka to moja taka pięta Achillesa. Z królową nauk absolwenci podstawówek zmierzyli się w środę. W Piotrkowie egzaminy zdaje 640 uczniów. Jutro ósmoklasiści zmierzą się z językiem obcym, a my życzymy im oczywiście powodzenia. Przepełnione parkingi i brak miejsc postojowych. Taki obraz widzimy w miastach, szczególnie w godzinach szczytu czy na dużych osiedlach. Wpływ na to ma ciągle rosnąca liczba aut. Samochodów przybywa znacznie szybciej niż nowych miejsc parkingowych, a tych miasta szukają na każdym kroku, rozbudowując w miarę możliwości także istniejące parkingi. Tak też stanie się w Piotrkowie przy ulicy Daniłowskiego, gdzie pojawią się dodatkowe miejsca parkingowe. Obecnie parking na ulicy Daniłowskiego znajduje się po wschodniej stronie ulicy, tuż przy przedszkolu samorządowym nr 16. Kilkanaście miejsc postojowych do parkowania wykorzystują zarówno mieszkańcy osiedla, jak i rodzice przywożący dzieci do przedszkola. Z powodu braku miejsc na parkingu auta pozostawiane są często w miejscach niedozwolonych, jak chociażby na trawnikach. W najbliższym czasie problem zostanie rozwiązany, bo miejsc przybędzie. Opracowaliśmy w bieżącym roku dokumentację na budowę miejsc postojowych na ulicy Daniłowskiego. Powstanie 17 miejsc nowych postojowych. Koszt z kosztorysu inwestorskiego opiewa na kwotę około 70 tysięcy złotych brutto. Dodatkowe i nowe miejsca postojowe pojawią się po obu stronach Daniłowskiego. Do obecnego parkingu po wschodniej stronie ulicy dobudowane zostaną nowe miejsca postojowe, a te pojawią się zarówno od ulicy Szkolnej, jak i z drugiej strony istniejącego już parkingu za wjazdem do przedszkola. Całkiem nowy parking powstanie natomiast po zachodniej stronie ulicy. Na pewno każde miejsce dodatkowe do parkowania jest w obrębie akurat takiej instytucji jak przedszkole jak najbardziej potrzebne. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ogłosił już przetarg na wykonanie robót. Oferty można składać do 23 czerwca. Na realizację prac wykonawca będzie miał 45 dni od podpisania umowy.
Teraz będzie to miejsce przyjazne i sprzyjające małym pacjentom, a wszystko po to, by leczenie przeszło szybko i z jak najmniejszym stresem. Dziś w Centrum Zdrowia Matki i Dziecka otwarto strefę rodzica Budimex dzieciom. Świetlica oddziału dziecięcego dziś wygląda jak kraina marzeń. Do dyspozycji dzieci jest domek, do którego można wejść. Czas spędzany w szpitalu umili także kącik czytelniczy i stolik do artystycznych prac. To 33. takie miejsce w kraju, które dla dzieci przygotowała firma Budimex, czyli wykonawca piotrkowskiego odcinka autostrady A1. Wolontariat to jest jakaś taka cecha tych ludzi właśnie w Budimexie, że są otwarci na coś takiego i chcą to robić. Dlatego też właśnie była taka inicjatywa, żeby to przy okazji realizowania takich inwestycji lokalnych, dużych inwestycji dla tej społeczności lokalnej, też coś pozostawić. Oprócz, my zrealizujemy inwestycje, odjeżdżamy na kolejną, na coś takiego jeszcze po sobie pozostawiamy. Jest to fajne, miłe, tak dające radość. To wyjątkowy prezent, mówiono podczas oficjalnego otwarcia strefy rodzica. Tworzenie atrakcyjnych miejsc w szpitalu, choć potrzebne, to w budżetach placówek leczniczych są ostatnią potrzebą. Oczywiście dzisiejszej służby zdrowia brakuje właśnie takich drobnych akcentów, które podnoszą jakość świadczonych usług, przede wszystkim komfortu przebywania. Tak jak pani wspomniała, redaktor, ciężko jest nieraz wygospodarować środki na sam sprzęt, który jest bardzo potrzebny do procesu leczenia. O to zadbało organ prowadzący, którym jest powiat piotrkowski i także inni darczyńcy, a ta inwestycja wykonana przez firmę Budimex jest takim pięknym dodatkiem do tego, co dzisiaj powiatowe centrum Matki i Dziecka mamy. Miejsce miłe i przyjazne nie leczy choroby, ale leczy duszę i wystraszone serce dziecka. Ta otoczka tworząca aurę pozaszpitalną i umożliwiającą spędzanie czasu aktywnie wraz z rodzicem jest ważna, mówią psychologowie i terapeuci. Bardzo duża, jeśli chodzi o same dzieci, ale też jeśli chodzi o rodziców. Dla dziecka sam fakt, że znajduje się w takim miejscu jak szpital, już jest stresujący, że dzieją się różne dziwne rzeczy. No nawet my dorośli wpadamy w panikę, wchodzimy w internet, dzwonimy do znajomych. My sobie to umiemy ułożyć w głowie, dzieciaki nie. I jeśli wtedy jeszcze są bez tych najbliższych osób, bez kogoś, kto ten świat wytłumaczy, kto przytuli, kto powie, nic się nie dzieje, jestem z tobą, no to jest ogromnie ważna sprawa. Budimex swój program realizuje od 7 lat. W Piotrkowie Trybunalskim nie tylko odremontowano świetlice, kanapy i zabawki, pojawiły się też w korytarzu. Stworzono też mały aneks kuchenny dla rodziców. Wolontariusze zagospodarowali również teren przy szpitalu. Obok budynku administracyjnego ustawiono ławki i posadzono kwiaty. Od wtorkowego poranka pracownicy elektrociepłowni pracowali nad usunięciem awarii, do której doszło w poniedziałek około godziny 18. Wyciek wody szybko udało się zlokalizować przy ulicy Tuwima 1. Pracownicy elektrociepłowni już w poniedziałek w zaledwie kilka godzin zlokalizowali miejsce awarii ciepłociągu, przez którą ciśnienie w kranach piotrkowian spadło, a woda ciepła przestała być dostarczana. Szybko wdrożone procedury nadzwyczajne pozwoliły na ekspresowe zlokalizowanie miejsca wypływu wody poza rury. Z wodą jest o tyle problem, że powiedzmy sobie tak, że dziura się może zdarzyć na ulicy Słowackiego, a wypłynie na ulicy Wojska Polskiego. No woda idzie swoimi jakby kanalikami pod ziemią i nie wiemy, gdzie to jest. Niekiedy trzeba szukać. Zdarza się nam, że zapraszamy firmę, która szuka tego specjalnym urządzeniem, ale warunek jest jeden. W ciepłociągu musi być woda. To oni wyłapują na zasadzie hałasu i upływu. Jak nie ma wody, jak jest tak jak wczoraj było wyłączenie w pewnym momencie, to zaczyna być problem. Jest to trudna sytuacja wtedy, ale zdarza się w całej Polsce w tej chwili. Miejsce awarii to przyłącze do bloku przy ulicy Tuwima 1 i to tylko w tym budynku na czas naprawy rury nie było ciepłej wody. W czasie prac naprawczych zapadła decyzja, by część instalacji wymienić na nową. Będzie wymieniony z racji bardzo kiepskiego stanu. Ten odcinek został wykonany około 40 lat temu. To jest w starej technologii. Więc można by powiedzieć, że ma się prawo zdarzyć tego typu awaria. Miejsce awarii przez kilka dni będzie jeszcze rozkopane po to, aby upewnić się, że nowe połączenia są szczelne.
Już od kilku tygodni cieszymy się zniesionymi obostrzeniami. Możemy chodzić po ulicach bez maseczek, wyjść na siłownię. Zniesiono także limity osób w sklepach. Wszystko to spowodowało, że o wirusie niemalże już zapomnieliśmy. Tymczasem on nadal jest i zakażeń przybywa. Nadal istnieją obostrzenia, do których nie wszyscy się stosują. Na ulicach od 30 maja można już chodzić bez maseczek. Inna sytuacja jest już w sklepach. Tu, podobnie jak w innych obiektach zamkniętych, maseczki powinniśmy nosić, apeluje inspektor sanitarny. Tak się jednak nie dzieje. Często widać, że nie wszyscy stosują się do nakazu zasłaniania ust i nosa. Jeśli wchodzimy do urzędu, do sklepu, zakładamy maskę, obowiązuje również dystans społeczny, te 2 metry, i to również obowiązuje, ale chciałam powiedzieć, że przede wszystkim obowiązuje zdrowy rozsądek, ponieważ wszyscy widzimy, że przybywa zakażeń, tak? Przybywa, no niestety przykro to powiedzieć, ale przybywa. Ponad 80% osób choruje bezobjawowo. Maseczki chronią zatem przed kontaktem z wirusem, bo tak naprawdę nie wiemy, kto jest jego nosicielem. Maseczek w sklepach i innych obiektach użyteczności publicznej nie muszą nosić dzieci do lat 4, osoby mające problem z oddychaniem oraz osoby, które nie mogą same założyć lub zdjąć osłony ust i nosa z powodu problemów zdrowotnych. Pozostałe osoby nadal obowiązuje zasłanianie ust i nosa. Przypominamy, że obowiązek zasłaniania ust i nosa dotyczy także sprzedawców w sklepach. A na dziś w mieście i powiecie jest 21 osób zarażonych koronawirusem. W kwarantannie przybywa 158 osób. Drodzy Państwo, uważajmy na siebie. Wypielęgnowane ogrody bez chwastów i zarośli. Taki obraz najchętniej chcemy oglądać w naszych ogrodach i na skwerach. Okazuje się jednak, że właśnie w zaroślach kryjówki mają nasi najmniejsi przyjaciele. Pszczoły, biedronki czy trzmiele. W trosce o te żyjątka w miastach zaczęły pojawiać się hotele dla owadów. Takie są już w Piotrkowie i uwaga, mają one już swoich lokatorów. 4 piotrkowskie owadzie hotele pojawiły się w kwietniu tego roku. Charakterystyczne drewniane domki wypełnione ekologicznymi materiałami ustawiono w 4 różnych częściach miasta. Dodatkowo strefy wokół domków wyłączone są z regularnego koszenia. Wszystko po to, aby stworzyć owadom jak najodpowiedniejsze warunki do żerowania. Łąka również pozwala na trzymanie na dużej wody, które opada z deszczem. Wysoka trawa pozwala retencjonować tą wodę i mniej paruje ona do otoczenia. Zmienia się mikroklimat, a swoją powierzchnią trawa również ma takie właściwości filtrujące powietrze, czyli pochłania CO2, pochłania, walczy z pyłami zawieszonymi w powietrzu. Po niespełna 2 miesiącach od ustawienia domków w Piotrkowie Trybunalskim zaczęli się w nich pojawiać pierwsi lokatorzy, a świadczą o tym zasklepione otwory w drewienkach czy patyczkach. Jak widać, wolnych miejsc jak na razie nie brakuje. Wybór własnego M jest na tę chwilę prosty. A dzięki takim miejscom owady mogą nie tylko bezpiecznie nocować, ale także schronić się przed upałem czy deszczem. Jeden owad ku uciesze człowieka szczególnie upodobał sobie owadzie domki. Przede wszystkim widzimy ślady pobytu pszczoły murarki ogrodowej, jak i również kręcą się inne dzikie pszczoły. Natomiast jesteśmy szczególnie zadowoleni z tej pszczoły murarki, ponieważ jest to bardzo pożyteczny gatunek, który ma swoją świetną rolę i na terenach miejskich, i w ogrodach prywatnych. Jest nieszkodliwy dla człowieka. Co prawda nie produkuje miodu, natomiast zapyla bardzo efektywnie rośliny, kwiaty. Owadzie hotele to także miejsca, gdzie pszczoły czy trzmiele mogą napić się wody dzięki zamontowanym tam specjalnym poidełkom. Domki niosą także funkcję edukacyjną. Przypominają człowiekowi, jak wielkie znaczenie mają te małe żyjątka w naszym codziennym życiu. Na tym kończymy dzisiejszy serwis. Zapraszam Państwa na magazyn sportowy. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do zobaczenia. Siedemnastego czerwca w kolejnym wydaniu magazynu sportowego w telewizji Piotrków wita się z Państwem Michał Stafilczuk. 10 lipca do wspólnych treningów wrócą szczypiorniści piotrkowianina.
W okresie przygotowawczym do nowego sezonu piotrkowianin rozegra mecze sparingowe, ale ze względu na obecną sytuację epidemiczną lista sparingów nie jest zamknięta i trwają ustalenia co do harmonogramu. Jedno jest pewne, nasza drużyna nie pojedzie w tym roku do Czech na tradycyjny turniej, który odbywał się w Nowe Weseli. Jesteśmy na etapie rozmów z naszymi drużynami, które znajdują się w okolicy ekstraklasowymi typu Azoty Puławy, Górnik Zabrze czy MKS Kalisz, żeby umówić się na sparingi. No, będziemy chcieli przyjąć formę jednodniowych sparingów z uwagi na to, iż na chwilę obecną nie wiadomo, jaka będzie sytuacja epidemiologiczna. Ale myślę, że jeżeli będzie to tylko możliwe, nawet te jednodniowe sparingi będziemy chcieli udostępnić osobom chętnym je obejrzeć. Czy już wiadomo, kiedy zawodnicy wznawią treningi? 10 lipca wznawiamy treningi, będą przeprowadzone testy, bo to jest piątek i od poniedziałku zaczynamy bardzo intensywne przygotowania do nowego sezonu. Czesi zdecydowali o odwołaniu kolejnej edycji turnieju imienia Józefa Smykala. W zamian za to czynione są starania, aby inny czeski zespół SKKP Handball Brno przyjechał na sparingowy dwumecz do Piotrkowa. Miałoby to nastąpić na początku sierpnia. Trwają także rozmowy z Azotami Puławy, Górnikiem Zabrze, a jeżeli poznamy dokładne terminy meczów sparingowych i daty, od razu o tym naszych kibiców poinformujemy. Tymczasem poznaliśmy plan gier kontrolnych czwartoligowej Polonii Piotrków przed nowym sezonem 2020-2021 w czwartej lidze łódzkiej. Pierwszym rywalem drużyny Roberta Grzesiuka będzie Szczerbiec Wolbusz, a mecz planowany jest na piątek 19 czerwca. 5 dni później Polonia zmierzy się z innym rywalem z piotrkowskiej klasy okręgowej, Włókniarzem Moszczenica. Na początek jest troszkę słabszy przeciwnicy, tacy, żebyśmy weszli też na obciążenia odpowiednie. Jest to Szczerbiec Wolbusz, później jest Moszczenica, czwartego nie gramy z Ksawerowem, przyjedzie do nas Kutno. Później mamy kolejną, chyba trzecią ligę, jest to Lechia Tomaszów. Później gramy z Omegą Kleszczów, która zawsze jest mocna, więc są to sparing partnerzy bardzo wymagający, wtedy pokażemy, o co gramy. Patrzysz na to, co dzieje się w innych klubach. Wiadomo, no pandemia pozmieniała trochę, pozmieniała w sytuację. Niektóre kluby się bardzo mocno osłabiły. Po Polonii na szczęście chyba tego nie widać, czy widać? Zobaczymy. Na obecną chwilę jest to Michał Wiśniewski, tak, który nie trenuje z powodu tam bardziej związanych z dziewczyną niż tutaj z naszym rozstaniem. Po nas na obecną chwilę tego nie widać, może i dobrze, i na szczęście, no ale będziemy chcieli na naprawdę powalczyć, zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało, jak dogramy wszystkie transfery. Drużyna Polonii tymczasem przygotowuje się do lipcowego spotkania z Wartą Sieradz. Ćwierćfinałowy pojedynek Pucharu Polski zaplanowano na 18 lipca. Jedziemy na bardzo ważne spotkanie dla nas. Chcielibyśmy zrobić tam niespodziankę i sprawić niespodziankę i wygrać to spotkanie. Tym bardziej, że no, przygotowujemy się do tego meczu szczególnie. Chcielibyśmy tam powalczyć, zrobić dobry rezultat. Co do nowych chłopców, no to jest spora grupa chłopaków. Nazwiska niebawem się ukażą, też nie chcę mówić. Są to różne pozycje, więc niebawem to wszystko będzie. Myślę, że stawiamy też bardzo na młodych chłopców, że na osoby grające z Piotrkowa, z okolic tutaj, więc na tym będziemy się opierali teraz. Czwartoligowe rozgrywki rozpoczną się 25-26 lipca, a w czwartej lidze łódzkiej występować będzie w sezonie 2020-2021 aż 20 zespołów. Pierwszy mecz sparingowy rozegrała tymczasem drużyna A-klasowej Concordii Piotrków. Zespół trenowany przez Pawła Płomińskiego zremisował z LKS-em Mierzyn 4-4. Bramki dla Concordii zdobyli Dawid Cieślak, Krystian Bujakowski, Jakub Kępski oraz Maciej Trzaska. Wznowienie rozgrywek w piotrkowskiej klasie A nastąpi 15 sierpnia, a do tego czasu Concordia rozegra jeszcze 7 meczów sparingowych. Najbliższy już 20 czerwca, rywalem będzie Guks Gorzkowice. Na kolejny magazyn sportowy w telewizji Piotrków zapraszam za tydzień.